Dzień dobry, Januszu. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się, witam przynajmniej wszystkich słuchaczy. Czy to odkryłeś, Januszu, podczas spotkań z czytelnikami taką prawidłowość, że ludzie bawili się w to samo, czy ty bawiłeś się w rzeczy zupełnie inne? Wiele rzeczy było i już minęło. Piszę o tym w książce, na przykład gazda zniknęła z powodu reformy systemu pieniężnego. Aluminiowymi tymi nie dało się rzucać pięciogroszówkami, bo były zbyt lekkie. To był hazard. Ale później powstały potem powstały nowe gry, których z kolei wcześniej nie było, bo nie było na przykład gum do majtek, a gra w gumy, no wiesz. Zagierka bardziej się pojawiła guma do majtek. Pikuty to jest takie PlayStation? Nie, no co ty opowiadasz? Pikuty to jest gra nożem, scyzorykiem, wbija go w ziemię przecież. No. A, to już tylko... Matka, ojciec, buła, widły. A to u mnie się mówi o wnoża. No w noża można, u nas w pikuty. A to jest w ogóle niesamowita książka, bo gdzie jej się nie otworzy, to jest jakaś fajna historia. Na przykład otwieram na jednej stronie, jest napisane tak. Palanta nauczył mnie grać Niemiec z sercem po prawej stronie. Jak to? To akurat prawda jest. No ja jeździłem do babci, do Lwówka Śląskiego, na tak zwane ziemię odzyskane. I tam jeszcze byli autochtoni, którzy zbierali się do wyjazdu. I pewien Zygfryd, chłopak w moim wieku, nauczył mnie gry w palanta. I graliśmy w palanta. Nauczył mnie Niemiec, a podkreślam to dlatego, że w latach 60. ukazało się, było głośno o książce, o pracy doktorskiej niejakiej pani Dovgrid, która napisała pracę doktorską o tym, że palant jest rdzennie polską grą. Taką piastowską nieomal. Dlatego ja piszę o tym, że mnie nauczył gry w palanta Niemiec, ale ta gra nie przyjęła się na moim podwórku. To nie jest autobiografia, bo ty nie piszesz o całym swoim życiu, ty piszesz tylko o pierwszym ogrodzie, o podwórku. W pierwszym ogrodzie, tak nazywaliśmy fragment naszego podwórka, był pierwszy i drugi ogród, jakoś tak nazywaliśmy je. I to jest historia od czasów, które zapamiętałem, wczesnego bardzo dzieciństwa, aż po rok 1968, po wydarzenia marcowe, z kilkoma niewielkimi wycieczkami w troszeczkę późniejsze lata. Ale to jest ten czas. Przyznajesz się, że gubisz się nawet w Warszawie, bo kiedyś twoim naturalnym środowiskiem był wyłącznie ta mała przestrzeń ogrodu. Naprawdę jest tak, że gubisz się w Warszawie? Jest tak. I w istocie. Poza tym ciągle mam coś takiego, nawet w radiu, wiesz, że idę korytarzem, wchodzę do jakiegoś pokoju, potem chcę iść dalej, ale zawsze wracam. To samo jest na ulicy ze sklepami. Idę Nowym Światem, powiedzmy, po prawej stronie, no to wchodzę do sklepu, wychodzę i łapię się, że znam już te wystawy. Ja myślałem, że jestem w tym samym miejscu. Ja myślałem, że jestem sam na tym świecie. Janusz, piątka. Ale ty masz to? Nie wygłupiaj się. A to wszystko bierze z dzieciństwa, podobno, coś Marek. Podobnego. Nie, to jest rzadkie. Janusz, powiedz jeszcze na koniec, czy dzisiaj cię coś emocjonuje? Tak jak kiedyś? Na przykład Jerzy? Albo Obama, Romney. Albo 50 milionów Totka dzisiaj? Nie. Te rzeczy? Nie. Czym żyjesz dzisiaj? No co? Czym żyjesz dzisiaj? No, głównie dziećmi swoimi małymi, wiesz. I to dla nich przede wszystkim napisałem tę książkę, żeby nie musieli pytać, albo że, no, nie wiem, czy zdążę wszystko opowiedzieć, więc wolę to umieścić na kartach książki. Tu jeszcze zdjęcia są bardzo zabawne, różne, z archiwum domowego. Paru przyjaciół mi z zagranicy przysłało kilka zdjęć, no i już ludzie odchodzą i dlatego warto utrwalić wspomnienia o nich. No to polecamy i zapraszamy.